Czołem uśmiechniętej Polsce, witam was Trehol w kolejnym odcinku z Harzona 4 na wersji Nowym Vexillum jako Unia Europejska. W ostatnim odcinku wypowiedzieliśmy kolejne wojny, no i niestety Brytyjczycy nas zatrzymali. Taki kordon i my musimy się teraz zdesantować. Ale jako że mamy trochę siły politycznej, możemy spróbować trochę zainwestować jej w cokolwiek. Ten secret police trochę dziwny wygląda. Okej, wygląda na to, że... że raczej tutaj nic nie zrobimy. Ale co tutaj mamy? No tutaj zmniejszyliśmy trochę pobór. Mamy zablokowane, ale tutaj już nie. Ile tutaj jest? 4, a tutaj jest 1,5. No to jest dosyć różnica. Dobra, poszukamy sobie innych. Z tego co pamiętam, w zależności od tego jak tutaj jest dużo, to ma znaczenie. Ale jak widzę tutaj weekly, to ja po prostu to przełączę. Okej, czy się coś tam tutaj pozmieniało? Znowu mamy małą fabrykę. To jest trochę źle zakodowane, dlatego tak co chwila się coś zmienia. To jest denerwujące. Ogólnie też mnóstwo fabryk straciliśmy w pewnym momencie. Nie wiem, co dokładnie zostało zrobione. A my teraz czekamy oczywiście na desant. Niestety, ale myślę, że to nie będzie zbyt przyjemne. A byliśmy w wojnie z kimś. Tutaj. Taka wojenka. Wiecie co, ja nawet nie wiem z kim oni byli dokładnie w wojnie, nie mam żadnych punktów. Więc wychodzę i zobaczymy coś... zobaczymy co tutaj jest. Po prostu zapewne... tak, był Kuwait. Tutaj jest, są, taką frakcję mają. Więc ta frakcja, nie powiem. Weźmiemy ich wszystkich. Weźmiemy tutaj, u was i przekażemy tutaj. Tutaj nadal Gaza się trzyma. I zobaczmy, czy wszystko przejęliśmy z ich. Tak, chyba wszystko jest, więc nie ma problemu. Tutaj sobie porozdawaliśmy sobie tych wszystkie regiony, więc możemy już przechodzić. Nawet nie wiem dlaczego ja do tej wojny dołączyłem. Co ja miałem związanego z tym? Dobra, to było pytanie retoryczne. Okej, w takim razie kontynuujemy tutaj naszą produkcję. Tutaj widzę, że kolejne do supportów leci. Co tutaj się pokazuje niby takiego ważnego? No jest dużo rzeczy ważnych, tylko że na przykład tego, że mamy mało. Ale co innego, to już nie wiem. Okej, więc czekamy. Nawet nie będę przybliżać, bo jak przybliżę, to co chwila będzie tutaj wyskakiwało to. Czy zaprosić Rosję teraz, żeby... Znaczy się bardziej, że my dołączymy do jej frakcji. Z jednej strony było to by fajne, z drugiej strony nie sądzę, żeby to było potrzebne. Mamy bardzo dużo problemów z produkcją. Wiecie co, może wykorzystamy trochę zasobów. Tak, 30 fabryk byłoby ok. To powinnam użyć szybko nasze straty. Ok, Wilk program stworzymy. No i tak, oczywiście desant będzie na 15 dywizji. Dobra, to jest sporo, ale jednym z największych problemów jest to, że przydałoby się, żeby były to jakieś dobrze przygotowane do tego, ale nie sądzę. Tutaj Libia coś... O, Kaddafi nadal jest. Żyje on. Okej, w takim razie czas się zdesantować. Potężna marynarka Unii Europejskiej płynie. I... powiem tak, raczej się nam nie uda. Wygląda na to, że nie pójdzie to. Wszyscy do portu. Okej.
Teraz się wycofać. Okej, okay, czyli... Co tam jeszcze atakuje? Czyli mamy taki problem, że... O, w sumie mieliśmy od tej strony. Kurde. Znowu miałem od tyłu. Mogłem postawić armię, ale zapomniałem. Czyli w skrócie... Mamy taki problem, że... Kompletnie, ale to kompletnie nie uda nam się nic zrobić z tym. Okej. Okay. To coś się stało, że... Znowu się coś zepsuło z fabrykami? O, masz los, nie cierpię. Znowu się coś zepsuło z fabrykami. Nie cierpię, kiedy przez to, jak podejmę decyzję, to się później coś psuje. Okej, musimy mieć więcej war support, ale... Właśnie dałem sobie, żeby weekly changes było. Mamy teraz plus 0,1 tygodniowo, więc to powinno coś odbić, ale raczej poczekamy, zanim się coś tam zmieni. Więc w międzyczasie możemy sobie jakieś inne rzeczy pogmerać. Raczej w dżunglach nie będziemy. Chociaż raz wykorzystałem to do dżungli, dlatego że akurat byłem w takim kraju, gdzie się potrzebne było to. Ogólnie tutaj walczą między sobą, ale zgaduję, że mają na tyle dywizji, żeby się obronić po dwóch stronach. Okej. Tak, polepszmy nasze ciężarówki. I czas na mechanizację armii. Zobaczmy, czy nie mają jakichś innych rzeczy tutaj. Developing. Możemy na developed przejść. Może z powrotem? Nie. Mamy kolejny reset slot w sumie dzięki temu. Okej. Okay. Przydałoby się, gdyby Wielka Brytania ich zaatakowała, to byłoby dla nas najlepsze. Co my, wydaje mi się, że za chwilę to zrobią. Ale jeszcze zobaczmy, co tutaj mamy. Więc... Use health when interactive with estates. Naprawdę nie wiem, jakie tutaj jest zmiany. No i mamy jeszcze nadal to, że możemy... State cannot secede. Federal, confederate. To federal chyba pójdziemy, bo wiecie. To jest Unia Europejska, Federacja Europejska. Dobra, w takim razie... Tak, Anglia... Allow... Diplo... Nie ma tego? A, bo to... Allow... Diplo... Tu jest wojna... Tak... Pol, zgaduję, że nadal jesteśmy Polską. Mamy nadal Diplo? Mamy. Tutaj... Chyba wszystko. Dobra. W takim razie wszyscy na granicę. Na zieloną granicę. I tutaj wszyscy dołączyli. Okej, wydaje mi się, że... Przez to, że tutaj dołączyli, to trochę słabo tutaj idzie im. Dobra. Ale przez to, że tak się wszystko pogmatwało, mamy problem. Dobra, przynajmniej jesteśmy w jednej wojnie. To jest dobre. Jak to wygląda w powietrzu? Nie, no mają mniej samolotów, więc... Więc nie ma zbytnio problemów. Dobra, czas na profesjonalną armię. Możemy też lepsze pojazdy wziąć. I co tutaj mamy? Tutaj możemy sobie ulepszyć tego. Więc boom. Coś jeszcze? Nie. Już karabinów lepszych nie będzie, więc... Tutaj zbytnio nic nie możemy... Okej. Okay. Pytanie jest takie, czy nadal mamy takie? No dobra. Więc... Tak. Myślę, że to nie jest zbyt dobre. Chociaż mamy to... Dobra, zrobimy to. Spróbujemy do końca, ale to nie jest jakieś... To trochę zabija naszą gospodarkę, więc... Więc taki jest minus.
Okej, zajmijmy się w takim razie tymi. I wygląda na to, że zatrzymaliśmy tutaj Hiszpanów i Francuzów, cokolwiek zostało po Francuzach, więc możemy próbować odbić co nasze, naszą Europę. Ale wygląda na to, że głównym problemem jest to, że nie mamy zaopatrzenia. Ta. Okej. Teraz mamy dosyć mniej fabryk. Więc raczej sobie zbytnio tym nie pomogliśmy. Prawie dużo mamy do obrony. Znaczy do obrony, do naprawy. Dobra. Dobra, niech się tutaj tym zajmiemy. Teraz w sumie jedyne co możemy robić, to stać. Ponieważ raczej się nam nie uda przez to przebić. Dobra, co tutaj jest? Dobra. Trochę sporo mamy tych. Już aż tak źle nie jest z naszą armią. Wcześniej też nie było jakoś bardzo źle. Zaraz tylko się wszystko pozmieniało. Na nasze nieszczęście nie możemy tych minusów usuwać. Tak. Do tego są specjalne decyzje i te decyzje usunęli, więc... Więc raczej się tym nie uda nam się zająć. Okej, widzę, że tutaj trzeba było jakieś cele na to wyrobić, żeby wykończyć, ale... Tutaj jest tyle już tych dywizji, że raczej sobie nie poradzimy i mają ten sam problem co ja. Tylko że ja mam taki problem, że nie mam jeszcze możliwości tutaj wybudowania czegokolwiek. Więc na razie musimy to zatrzymać i dokończymy to później, kiedy już będziemy mieć nieco lepszą sytuację. Okej. Tutaj w Syrii coś się stało. Niemiłego na pewno. Coś się dzieje na dole, bo słyszałem, że się poruszają, ale możliwe, że się tylko poruszają. Nic więcej. Się tylko poruszają. Oj, znowu Japonia. Dlaczego co chwila w Japonii coś się dzieje? Okej. Zaraz zakończmy modernizację. Czyli w skrócie będziemy mogli wreszcie to usunąć. Dla nas to najlepiej. A teraz jest pytanie. Co jeszcze możemy zrobić? No bo ta wojna w skrócie polega na tym, że no my już zbytnio nic nie możemy przepchnąć. Musimy dostać tą kolej. Więc musimy poczekać tam, jak to zostanie wybudowane. A jak to zostanie wybudowane? No nie wiem kiedy. No nadal tutaj jest. Jesteśmy na czasie, więc nie jest tak źle. No i lotnictwo się dobrze tutaj dzieje z nim. Okej. Powracają nam fabryki wreszcie. Te, które utraciliśmy. Kiedyś część też nie chce pracować, dlatego że nie mamy zasobów. I mamy problem, ponieważ większość tych krajów, że tak powiem, sprzedaje małą ilość
tego, co my chcemy. Naprawdę, muszę po kolei pojedynczo brać od wszystkich. Taki poziom mamy teraz. Okej, okay, umpraw. To jest, to by się przydało. Na ten czas to naprawdę by się przydało. A my tutaj już... Naprawdę nie wiem, coś się co chwila zmienia. Chyba fabryki nam po prostu niszczą. Okej. I tutaj ostatnio malowanie możemy zdobyć. Okej. Wygląda dobrze. Tutaj widzę, że się nam dobrze ustawiło. Teraz musimy tylko na te punkty zwycięstwa, punkty zaopatrzenia. A właśnie Turcja wypowiedziała wojnę Rosji. A, zobaczmy, co się stało tutaj. Aha. Okej. Ciekawie. Czy możemy coś tutaj jeszcze porobić? Musimy mieć nuclear warheads, więc tutaj już zbytnio nic. A, w takim razie gospodarka. Trochę zacofaliśmy sobie, ale już tak źle nie jest. Ale mamy ten weekly stability check, więc nie ma różnicy. O! Jeszcze slot badawczy? Nie no. PO ciągle musi rządzić, co wy? Co to za herezja? Żeby rządzili, żeby ktoś inny rządził? Ja naprawdę nie mam jakiejś takiej różnicy pomiędzy tym, więc raczej tego nie zmienimy. Okej, okay, w takim razie jak mam już dosyć dużo tych siły, możemy zacząć jakoś się zajmować tymi rzeczami, którymi zbytnio wcześniej nie robiliśmy. I weekly stability. To jakoś mnie nie zachęca. Political actions, nic nie możemy. To możemy wziąć. I nic więcej. Możemy kolejną politykę. Okej. Okay. Nie mamy economic growth, wow. Nigdy nie sądzę, że będziemy mieć na plus. Okej. Okay. A nie jesteśmy nawet tak daleko w tyle w tym. Okej. Okay. Quality is priority. Tak. To jest ważna lekcja w życiu, która nie do końca jest prawdą, ale jest ważną rzeczą w życiu. Okej. Okay. Polish Air Force. Weźmiemy. Okej. Okay. Jak to wygląda z Supply Hub? Został jeden. Ale myślę, że możemy zaatakować. I raczej będziemy wygrywać z tego powodu, że tak powiem, oni mają problem z zaopatrzeniem. Co w skrócie kończy się na tym, że zazwyczaj już człowiek nie wytrzymuje i ma trochę słabą organizację. Więc tak, trochę słabo im poszło. W ogóle macie własne drzewko, jeżeli tak, no macie. Dobra.
Znaczy się uda nam przebić i uda nam się pokonać Andorę wreszcie. Po tylu trudach. Udało się. Okej, czy coś tutaj jeszcze możemy porobić? Niezbyt. A, w takim razie idziemy tylko do gospodarki. Mamy to, mamy problem z aluminium, więc może aluminium teraz robimy. Okej. Tak, czyli czas na powolne przejmowanie terenu. Nic interesującego zbytnio. Dobra, może... Nie, no nie wierzę. Serio. Wydałem akurat na to i znowu nie będzie. Okej. Weźmy sobie to w takim razie. Więcej ropy. Wygląda na to, że się powoli przebijamy. Nie odzyskali nieco sprawczości. Ale przy naszej powolnym przejęciu powinniśmy szybko się tym zająć. Jeżeli chodzi o lotnictwo, nie jest aż tak źle. Przydałoby się co ich wypchnąć. Szczerze, jakby ich odciąć tutaj, to byłoby znakomicie, ale trudno mi sobie wyobrazić to. Jak to wygląda z naszym wojskiem, żeby wystawić? Teraz nam brakuje mechanized. Ile mamy light mechanized? Jeszcze 2000. Powoli ich produkujemy, tylko że nam brakuje wszystkiego. Okej, czyli teraz w ogóle nie mamy fabryk, żeby cokolwiek budować. Ponieważ... Tak niby działa gospodarka. Czasami mnie denerwuje ten mod przez ten, jak to źle jest zrobione, że kurde, w pewnym momencie tracę wszystko i trudno cokolwiek zrobić. Okej. Dobra, jak to zamieniliśmy, to już jest nieco lepiej, ale... W sumie się nie patrzyłem, jak my totalnie ich ominęliśmy. Że wojsko dosłownie ich okrążyło. Okej. O! Olimpiada w Soczi. Na pewno wszyscy się dobrze bawią. Na pewno. Okej. Dobra, okrążyliśmy to. Główne miejsce, gdzie wszyscy poszli, więc nie mamy problemu. Ale wygląda na to, że nasze badania, przez to, że mamy już tak dużo reset slotów, to jesteśmy dosyć na trendzie badań, a to jest to się rozpoczął rok, więc nie jest to dobry znak. Okej. Wygląda na to, że wszystko jest w miarę dobrze, że już się uda nam przez główne, że tak powiem, kryzysy przejść. Ale zobaczymy jeszcze. Tutaj się nam udaje okrążyć. Nie, no, okrążyliśmy cały kraj. Dosłownie. To nawet nie możemy przesunąć, a... Już jesteśmy po pierwsze pod Gibraltarem. Ale piękne. O, jest. I na macie marynarki. Nawet dosyć sporo. Wygląda na to. Okej. Okay. Macie coś jeszcze takiego ważnego? Nie. Okej. Okay. Więc wszystko idzie dla mnie, dlatego że ja jestem Unią Europejską. Nice. Dobra. Udało się. Teraz tylko trzeba dobić tych Francuzów, którzy są na miejscu. Więc Francja papa. Nice. I co teraz? O, widzę, że Brytyjczycy się tutaj zdesantowali, dzięki czemu odzyskaliśmy nasze terytoria. Nice. Jesteśmy na dole frakcji? Nie, wy jesteście sami.
Okej, w takim razie chyba będzie czas zaatakować NATO. Wygląda na to, że... NATO. Wygląda na to, że... To jest ten czas. Ale też jest czas na zakończenie tego odcinka. Więc jeżeli wam się spodobał, pamiętajcie zostawić kciuka w górę, miły komentarz, subskrypcję, właśnie z miłym komentarzem. Z wami Trehol. No to, cześć!